Akt pierwszy. Nie wiem, gdzie jestem. Powietrze pachnie znajomo, ale nie potrafię rozpoznać zapachu. Leżę na twardej powierzchni. Otwieram oczy, kiedy na ramieniu czuję czyjąś rękę. Nade mną widzę futrzastą, szczurzą twarz młodej raterki. W równej mierze zaniepokojonej, zatroskanej i trochę przestraszonej. Jej rudawe futerko zdaje się lśnić w promieniach wschodzącego słońca. Nie przeszkadza mi, że musiałeś się tu schronić na noc, ale muszę otworzyć swoje stoisko. Zaraz zaczną się schodzić klienci. Dziewczyna zaczyna zdejmować staczki dzbany i ustawiać je na i przy małym stoliczku pod baldachimem. Nikt nie powinien spędzać takiej nocy jak ostatnia samotnie na ulicy. Sama spędziłam ją podstawiając wiadra pod dziury w dachu, a pioruny przestraszyły chyba wszystkie dzieci i zwierzęta w Lowtown, bo ich krzyki i wycie czasem aż zagłuszały grzmoty. Jej słowa budzą jakieś wspomnienie w moim umyśle. Musiała to być burza, którą trudno zapomnieć. Pamiętam zaskoczenie i strach, ale chyba nie mogły być wywołane przez nawałnicę, bo niemal czuję w nozdrzach zapach metalicznej czystości i na moment czuję się szczęśliwy. Ale potem przypominam sobie osaczające mnie sylwetki. Poczucie zdrady. Był ze mną ktoś jeszcze. Ktoś ważny. Chyba nie tylko dla mnie. Powoli, z trudem podnoszę się z ziemi. Dopiero wtedy czuję, że mam coś na szyi. Biorę w dłoń naszyjnik w kształcie półksiężyca. Dopiero teraz, patrząc na swoją rękę, a następnie na swoje kopyta, uświadamiam sobie, że jestem Aurelianinem. To powinno ułatwić życie w tym mieście, myślę, po czym uświadamiam sobie, że nawet nie wiem, jak to miasto się nazywa. Więc jakim cudem mogę wiedzieć o nim cokolwiek? Patrząc na naszyjnik, przypominam sobie, że jest to jedno z tych popularnych świecidełek, które kupują sobie głównie pary albo nastoletnie Aurelianki, przysięgające sobie, że nigdy się nie rozstaną. Ale ten jest dużo lepszej jakości niż to, co zazwyczaj można znaleźć na straganach. Najwidoczniej gdzieś jest osoba, która ma jego drugą połowę. A ja jej nawet nie pamiętam. A może sam sobie coś takiego sprawiłem? Nie wiem, co smutniejsze. Obracając naszyjnik na drugą stronę, dostrzegam, że jest coś na nim wygrawerowane. Żądło skorpiona. Dziwny symbol do podarowania najbliższej osoby. Akt drugi. Przepraszając młodą raterkę, szybko uciekam z targu, kiedy zaczynają zjawiać się kolejni kupcy i klienci. Nie wiedząc, dokąd się udać, idę jakiś czas wzdłuż linii wody, ale zatrzymuję się bezwiednie, widząc położony przy wodzie magazyn. Kręci się przy nim mały tłumek, w dużej mierze złożony z istot w mundurach. Szyld na magazynie głosi konserwy Bowditcha, ale wiem, że to nie konserwy wywożono z niego po nocach. Przypominam sobie raterów, ich tenów, ludzi, a nawet paru Aurelian, wyprowadzonych w kajdanach z zaknęblowanymi ustami i prowadzonych na statki płynące do Marondaru, Humbrough Shale lub na otwarte morze, skąd odbierały ich pirackie statki płynące w jeszcze dalsze strony. Staram się nie myśleć, skąd mam te informacje. Zamyślenia wyrywa mnie androgeniczny ichten o błękitno-zielonkawych łuskach, który chrapliwym głosem pyta: Ej, kolego! Którędy najszybciej dojdę do starych term? Zanim zdążę o tym pomyśleć, zaczynam tłumaczyć, którym promem podpłynąć pod amfiteatr, a stamtąd których charakterystycznych miejsc wypatrywać, aby dojść do łaźni miejskich. Ichten rzuca krótkie: Dzięki! Po czym szybkim krokiem oddala się. Ledwo jestem w stanie przypomnieć sobie, jak wygląda budynek Term, ale wiem, że tę trasę mam przechodzoną dziesiątki razy. W głowie dźwięczy mi tylko zdanie, jak zwykle w starych Termach. Stary lubi parę. Nie mając lepszego pomysłu, ruszam w stronę Term. Sprawdziłem kieszenie i nie ma w nich ani Aureusa, więc podróż promem, którą zasugerowałem Ichtenowi, odpada. Wygląda na to, że będę musiał przejść przez dzielnicę Tempu. Cała myśl o oglądaniu dominującej nad dzielnicą świątyni budzi we mnie niezrozumiałą odrazę. Przechodząc przez most prowadzący do Driftwood Mills, zauważam nieśpiesznie idącą przede mną parę Aurelian. Orientuję się, że obserwuję ich z uwagą już dłuższy czas. Jest w tym widoku coś kojącego. Nachodzi mnie fala czegoś, co być może nazwałbym sentymentem, gdyby to pojęcie nie wiązało się ze wspomnieniami.
Przełapuję się na tym, że bezwiednie zacząłem gładzić mój naszyjnik. Fala ciepłych uczuć zostaje przerwana gwałtownie, kiedy para zatrzymuje się przy barierce, aby tradycyjnie wrzucić wspólnie do wody monetę. Plusk wody sprawia, że przeszywa mnie zimny dreszcz. Przyspieszam kroku, aby znaleźć się jak najdalej od zakochanych. Akt trzeci. Idąc przez Driftwood Mills, natykam się na starą kamienicę. Nie wygląda znajomo, a jednak wiem z całą pewnością, że tutaj mieszkałem. Pytanie tylko jak dawno temu. Postanawiam wejść do środka i zobaczyć, co zostanę. Chodzę po kilku stopniach prowadzących schodnika do wysokich drzwi. Przez moment chcę zapukać, ale najpierw sprawdzam klamkę. Drzwi nie były zamknięte. Prowadzą do wąskiego korytarza z drzwiami po obu stronach. Żadne z nich nie prowadzą do mojego mieszkania. Na końcu korytarzyka są schody prowadzące na piętro. Dopiero na górze znajduję moje drzwi. Przyglądam się przez chwilę zadrapaniom. To moje zadrapania. Przekręcam ledwo trzymającą się moją klamkę. Drzwi się otwierają. Uchylam je powoli, zaglądając do środka, aby upewnić się, że nie zastanę nikogo wewnątrz. Stawiam pierwsze kroki, ale nie mogę ich wykonać dużo więcej. To ciasna klitka składająca się głównie z sypialni, małej łazienki i czegoś, co być może mogłoby być kuchnią, ale na pewno nie miało takiego przeznaczenia od dłuższego czasu. Mój wzrok przyciąga półka z książkami. Stan mieszkania nie wskazuje na to, że byłem osobą, która szczególnie o siebie dba, ale może chociaż miałem interesujące życie wewnętrzne. Nie ma tego dużo. Parę przewodników po mieście, kilka podręczników fachowych dotyczących stolarki, kowalstwa i innych form rzemiosła. Jest tylko jedna pozycja, którą można uznać za beletrystykę. Morskie opowieści i inne zajmujące gawędy, autorstwa Mortimera Hogana. Zaczynam powoli kartkować książkę i zauważam, że róg jednej ze stron został zagięty. Opowiadanie, które sobie najwidoczniej zaznaczyłem, nosi tytuł Dwoje rozdzielonych kochanków zagubionych na morzu i ich dziwne przypadki na drodze ku wzajemnemu odnalezieniu się. Prawdę mówiąc, wygląda na to, że tytuł stanowi też znaczną część treści. Większość dziwnych przypadków dotyczy pojedynków młodego Ichtena z kolejnymi piratami, aby odnaleźć swoją ukochaną. Choć w większości jest to typowa, do tego niezbyt udana historia przygodowa, zatrzymuje się na dłużej na ostatniej stronie. Młody Ichten znajduje w końcu kapitana pirackiego statku, który wziął w niewolę jego ukochaną. Jednak tego pojedynku bohater nie wygrywa. Zostaje pojmany przez złego kapitana, zamknięty w klatce ze swoją ukochaną, a następnie zrzucony na dno morza. Łankowie topią się złączeni w uścisku, szczęśliwi jak nigdy. Czuję, że po policzku spływa mi łza. Mam już zamykać książkę, ale zauważam, że na marginesie, ołówkiem, bardzo lekko zarysowane jest słowo łazienka. Samo pomieszczenie jest małe i mieści umywalkę i sedes. Pierwsze, co przykuwa moją uwagę, to lusterko nad umywalką. Nie przyszło mi do tej pory do głowy, by przyjrzeć się sobie. W lustrze spogląda na mnie twarz starsza niż się spodziewałem. Włosy do ramion, w pierwszym odruchu powiedziałbym przyprószone siwizną, ale prawda jest taka, że siwe włosy są przyprószone czernią. Twarz smukła, choć zapadnięta i przeorana zmarszczkami. Przynajmniej rogi wciąż prezentują się dumnie. Spoglądam też na swoje ubranie. Mam na sobie długi płaszcz, pod którym widać kamizelkę i koszulę z krawatem. Do tego pasujące spodnie. Widać, że wszystko to kiedyś było bardzo porządne, ale teraz już zniszczone i zużyte. I to nie tylko w ostatnim czasie. Patrząc w lustro, dostrzegam za sobą kratkę szybu wentylacyjnego. I nachodzi mnie myśl, że mam tutaj coś do znalezienia. Ale na pewno nie w pierwszym miejscu, w którym ktokolwiek by szukał. Staję na desce klozetowej i zdejmuję pokrywę z powieszonego pod sufitem zbiornika na wodę. Podwijam rękaw i sięgam do środka. Wyczuwam jakieś pudełko. Okazuje się, że to drewniana szkatułka, zalakowana woskiem, by do środka nie dostała się woda. Wcieram ją szybko i otwieram nożem z kuchni. W środku znajduję naszyjnik podobny do mojego, ale do niego nie pasujący. Jest to taki sam półksiężyc, ale są na nim wygrawerowane szpony orła. Chowam naszyjnik do kieszeni, zbieram resztki wosku i idę z powrotem do kuchni, by je wyrzucić. W koszu na śmieci przykuwa jednak moją uwagę kawałek materiału.
Jest to brązowa przepaska z wyszytym na niej symbolem nieskończoności. Mam wrażenie, że kiedyś była ważna. Pod nią znajduje się też kartka, na której ktoś napisał, jak zwykle w starych termach. Znajduję szybko ołówek i piszę pod spodem to samo zdanie. To nie mój charakter pisma. Akt czwarty. Chowam przepaskę oraz kartkę do kieszeni i wychodzę z mieszkania, kierując się dalej w stronę term. Idąc, jedną ręką gładzę wisiorek na szyi, przesuwając palcem po grawerunku, drugą obracam naszyjnik w kieszeni. Podejmuję jeszcze jedną próbę połączenia naszyjników, ale to na nic. Dostrzegam, że mijające mnie istoty wpatrują się we mnie. Orientuję się, że po policzkach spływają mi łzy. Dopiero wtedy ogarnia mnie smutek. Nie mogę przestać myśleć o tym drugim pasującym naszyjniku. Dręcząca myśl w końcu aktywuje wspomnienie. Inny Aurelianin trzyma mnie za rękę. To dziś. Dziś będziemy wolni. Jesteśmy w moim mieszkaniu. Całuje mnie w policzek, odwraca się i wychodzi. Po drodze wyrzuca karteczkę do kosza. Ja czekam chwilę, zrywam z ramienia przepaskę z symbolem nieskończoności, wyrzucam ją do kosza i też wychodzę. We wspomnieniu jestem pełen nadziei. W obecnej chwili łzy napływają coraz gęściej. Chowam się w zaułku i opieram o ścianę. Po chwili płacz odbiera mi siły, by stać. Opadam na ziemię. Z letargu po chwili wyrywają mnie dźwięki muzyki. Z oddali dobiega melancholijna piosenka, którą poznaję. Miałem w domu niemal zdarty do szczętu woskowy cylinder z tym nagraniem. Zbieram się na nogi, ocieram łzy i szybko ruszam w stronę, z której dobiegają dźwięki. Natykam się na bar. Na ulicy stoją stoliki. Jest też platforma, która służy jako scena dla zespołu złożonego z dwójki raterów i karapaka, grających na różnych instrumentach, oraz młodej ichtenki śpiewającej elegijny utwór. Dziewczyna przykuwa mój wzrok. Ale po chwili zauważam też co innego. Przy jednym ze stolików siedzi Aurelian, w moim wieku, patrujący się w ich rękę intensywnie, ze łzami spływającymi w policzka. Akt piąty. Podchodzę do Aurelianina i nie mogąc wydusić z siebie słowa, wyciągam w jego stronę rękę, spodziewając się, że rozpłynie się, gdy tylko go dotknę. Kładę mu rękę na ramieniu. Odwraca się przestraszony, ale wyraz jego twarzy natychmiast się zmienia, kiedy mnie widzi. Ty żyjesz. Chyba tak. Ale oni myślą, że zginąłem. Ja też jestem tu tylko cudem. Czyli nie żyjemy. Celestyn rzuca mi się na szyję, śmiejąc się przez łzy. Nie żyjemy.